To dzień, który ma nam przypominać o wyjątkowych kartach w historii Polski, a jednocześnie pokazywać nasze piękne barwy narodowe. W wielu miastach w całej Polsce obchodzono święto flagi Rzeczypospolitej wprowadzone w 2004 roku. Biało-czerwone barwy królowały także na lubińskim rynku. Flaga była zawsze bardzo, bardzo z szacunkiem się do niej odnoszono, pielęgnowano, dbano. Są to takie święta wzruszające, ale też jakby potrzebne, żeby właśnie nie zaprzepaścić tego, co w dziejach historii się nasze wydarzyło i o tych wydarzeniach zawsze pamiętać. Kolory biały i czerwony nawet najmłodszym już z czymś się kojarzą. Krajem, że... Flagą. Dzieci miały swój specjalny kącik, w którym mogły pokolorować flagę czy godło, choć tego dnia młodsi, starsi, dzieci, a nawet całe rodziny ubrały się w nasze narodowe barwy. Staramy się kultywować te wszystkie tradycje patriotyczne jak najbardziej. Staram się opowiadać dzieciom, żeby miały jak największą świadomość jednak swojej historii, swojego państwa przede wszystkim. No i jednak umacniały w sobie to przywiązanie do tej patriotycznej tradycji, bo jest naprawdę piękna. I czuję się dumę, jak można ubrać się w te narodowe barwy. Przyjechałyśmy tutaj, się ubrałyśmy na biało-czerwono, przyjechałyśmy. Żeby pamiętała, byłyśmy tutaj ostatni raz, jakby tworzony napis właśnie Lubin. Bardzo się cieszę, ubrałam się, no bo takie święto. Trzeba odpowiednio być ubranym. Członkowie grupy rekonstrukcyjnej dumnie prezentowali przy tej okazji swoje mundury z okresu II wojny światowej. Chcemy pokazać właśnie mieszkańcom Lubina, jak wyglądało kiedyś życie, jak wyglądali żołnierze, z czym to się jadło, dlaczego tak. I jeżeli ktoś będzie chciał, to dotknąć broni, zrobić zdjęcie. I ubieramy się na biało-czerwono, chodzimy z flagami, uśmiechamy się do ludzi. To jest święto flagi państwowej. Pan Tadeusz cieszy się, że jest jednym z bohaterów hymnu, a jednocześnie bierze udział w lubińskich obchodach Dnia Flagi od wielu lat. Dla niego to wyjątkowy dzień. Widzę radość. Przede wszystkim Polacy zauważyłem ostatnio, że bardzo się otwierają. Są tak pozytywnie nastawieni. Nie ma tego, tak jak kiedyś było, tej zadumy. Teraz panuje uśmiech. Przy tej okazji mieszkańcy utworzyli także wyjątkowy napis Lubin. To wydarzenie było inicjatywą władz powiatu lubińskiego. Chcieliśmy zaprosić mieszkańców do rynku, ponieważ jest to miejsce, które gromadzi pomieści najwięcej mieszkańców. Jest to święto, które jest wesołe, więc też chcieliśmy w takim tonie je zorganizować. No i dzisiaj zaprosiliśmy mieszkańców do wspólnego ułożenia napisu Lubin, który właśnie za naszymi plecami się formułuje z parasoli biało-czerwonych. Mamy dla mieszkańców wiatraczki biało-czerwone, flagi biało-czerwone, koszulki i parasole. Biało-czerwone wiatraczki, parasole czy flagi rozdawali radni ze Stowarzyszenia Lubin 2006.